Witam kolegów hodowców. Mamy teraz okres lotów gołębi młodych i każdy patrzy na swoje młode, jakie tam osiągają wyniki, je przygotowuje, ale nie powinniśmy zapominać także o gołąbkach dorosłych, gdyż teraz rozpoczynają one okres intensywnego pierzenia, a od tego będą zależeć nasze przyszłoroczne wyniki. Chciałem odpowiedzieć, może przyda się to młodym hodowcom, jak ja przygotowuję swoje gołąbki do przyszłego sezonu, jak u mnie przebiega ten okres. Przed przystąpieniem do pierzenia, zaraz po lotach, swoim gołąbkom robię kurację preparatem Vital Immuno. Jest to preparat, który pomaga zwiększyć odporność, a większa odporność to mniejsze ryzyko zachorowania gołąbków na różne choroby. Gołąbki przed pierzeniem zostały odrobaczone preparatem Levamol, aby zlikwidować jakieś robaki, które tam się mogły pojawić. Część gołąbków, wiadomo, w nalotach się spóźniała, czy dochodziły, szczególnie ostatnie loty maraton, gdzie włożyłem dużo gołąbków, dolatywały po 2-3 dniach niektóre, więc na wszelki wypadek je odrobaczyłem. Podałem też każdemu gołąbkowi, aby nowe upierzenie nie było niszczone, kropelki na kark, które niszczą pasożyty, piórojady, kleszcze w celu ochrony. Dodatkowo gołębnik jest spryskany, cele, zakamarki, preparatem Aparasy, który także ma likwidować wszelkie insekty. Aby regularnie dbać o upierzenie gołębi, raz w tygodniu, jak jest ładna pogoda, stosuję kąpiel, także z solą kąpielową, która ma na celu także udrożnienie dróg oddechowych, eliminuje pasożyty, utrzymuje higieniczne upierzenie. Gołąbki także raz w tygodniu otrzymują herbatkę. I stosuję tutaj zamiennie herbatki płynne, które dodaję do wody, lub herbatki, które zaparzam. Stosuję herbatkę Baxa lub herbatkę oczyszczającą. Mam też herbatkę Baxa w płynie lub stosuję Naturaling Strong. Jest to kompozycja 18 ziół, która także dobrze i w naturalny sposób działa dla gołębi. Dodatkowo gołąbki raz w tygodniu otrzymują preparat witaminowy, na przykład mam tu aminosol. Regularnie mają także dostęp do wszelkiego rodzaju grytów, mineraliów w pojemniczkach. Dodatkowo podaję im także raz lub dwa razy w tygodniu z olejem czosnkowym, z preparatem Morkocentrant. Na przykład Terra Mineral lub minerały Dolfosa na pierzenie. Dostają to na karmę z olejkami. Do wody stosuję także 3 razy w tygodniu preparat Tauben Gold. Jest to chyba znany i sprawdzony preparat. Oraz na karmę stosuję z olejem czosnkowym preparat Partimal z firmy Hub Labs. Stosuję te preparaty z Baxygen lub olejem czosnkowym lub olejem z firmy Hub Labs. Jest to mieszanka kilku olejów i podaję z tym olejem jeszcze także drożdże. Zamiennie zawsze coś na karmę jest podawane z olejem, żeby wspomagać gołąbki. Teraz w okresie pierzenia ja moim gołąbkom daję wychować po lotach po jednym młodym, dlatego aby łatwiej i ładne młode się wychowały, żeby były zdrowe, ponieważ one później idą do innych hodowców i żeby były ładne, to podaję preparat Vital Junior, który i wspomaga w stare gołąbki przy wychowie młodych, chociaż one tylko chowają po jednym młodym. Wszystkie gołąbki na jesień teraz zostały sparowane
zestawione na nowo pary, specjalnie najlepsze gołąbki zostały poparowane, po nich młode zostaną porozkładane, także po jednej sztuce się będą wychowywać, żeby zbytnio się nie obciążały, ale w celu, żeby były te młode ładne, dostają taki preparat Vital Junior, który ma wspomóc rozwój młodych, ale także spowodować, że stare gołąbki też dostaną jakieś witaminy. W celu ochrony gołębi przed złymi bakteriami, mówią, najlepiej jest zapobiegać, stosuje preparat Super Probio. Dobre bakterie powodują, że złe bakterie się nie zasiedlają, więc w tym momencie mamy zdrowe gołąbki. A w celu niszczenia koksydiozy używam też profilaktycznie naturalnych środków. Coccidium Forte z firmy Hub Labs. Dodatkowo moje gołąbki mają zakwaszaną 3 razy w tygodniu wodę. Stosuję tutaj preparat 4 ACI, co to kwasy organiczne z Hub Labsa, powodują, że złe bakterie się w wodzie nie rozwijają. I preparat MikroStop, który też dodatkowo zabezpiecza wodę przed złymi bakteriami. Także te preparaty plus preparat Super Probio zapewniają dobrą florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym u moich gołąbków. Dodatkowo moje gołębie dostają raz lub dwa razy w tygodniu preparat fungi, jest to preparat likwidujący grzyby, i preparat inhalik do wody. Są to preparaty, które powodują, że mają zdrowe drogi oddechowe, ładne białe dziobki, ładnie wyglądają. Także preparaty ziołowe. Stosuję jeszcze oprócz tego, ponieważ sezon gotowy jest ciężki, aby się gołąbki zregenerowały, preparat hepatik. Jest to preparat na regenerację wątroby. Stosuję go na karmę razem z preparatem Gastric. Jest to preparat chroniący jelita przed złymi bakteriami na bazie oregano i innych ziół, także z firmy Hub Labs. To mniej więcej w skrócie wszystko, co w tym okresie stosuję. Także dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego sezonu lotowego.